środa 28 tygodnia zwykłego, ostatni dzień, kiedy w Kościele słuchamy Słowa Bożego z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Dzisiaj zakończenie na Eucharystii tego listu, rozdział 5, zatytułowany Uczynki ciała i owoce ducha. I Paweł zaczyna od takiego słowa: jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Myślę, że już jasno w ostatnich dniach to było wytłumaczone właśnie, że człowiek, który żyje pod wpływem ducha, nie jest tym, który łamie prawo, ale jest człowiekiem, który prawo wypełnia. I Paweł tutaj daje takie dwa katalogi zestawień. Pierwsze to jest katalog zestawień uczynków, które rodzą się z ciała: nieczystość, nierząd, wyuzdanie, bałwochwalstwo, zazdrość, pijaństwo i inne. A potem mówi o owocach ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość. I to jest właśnie bardzo ważne, abyśmy chcieli patrzeć na owoce. Jakie człowiek wydaje owoce? To nie chodzi o to, żeby sądzić innych, ale żebym ja sam spojrzał na siebie. Jakie ja przynoszę owoce? Czy ja jestem człowiekiem, który nosi w sobie pokój, który jest cierpliwy, ma radość, czy jestem człowiekiem gniewliwym, zawistnym, który gonie za zaszczytami? Bo może czasami żyjemy po prostu w takiej ułudzie, że mi się wydaje, że ja wierzę w Boga, mi się wydaje, że ja noszę Jezusa w swoim sercu, mi się wydaje, że jestem pełen Ducha Świętego. Znaczy, ja tego wszystkiego każdemu z was życzę i myślę, że to byłoby rzeczą cudowną, gdybyśmy tak żyli i za łaską Pana Boga możemy tak żyć. Ale jest pytanie, czy to jest moja i twoja sytuacja? Czy tak naprawdę jest? I teraz właśnie patrząc na to, co jest w naszym sercu, jakie my przynosimy owoce, czyli jakie są nasze uczynki, możemy widzieć, pod jakim wpływem, jakiego ducha jesteśmy. Paweł kończy dzisiaj to zdanie, to czytanie słowem: mając życie od ducha, do ducha też się stosujmy. No właśnie, Duch Boży jest duchem miłości, jest duchem pokoju. My wpatrujemy się w naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pokazuje nam, co znaczy nosić w sobie Ducha Świętego. To jest ten, który przyjmuje na siebie zło, który pozwala się ukrzyżować, który pozwala się przybić do krzyża za nasze grzechy. Nie pomstuje, nie złorzeczy, nie odgrywa się i nie mści się, a przyjmuje na siebie zło, zabijając w ten sposób to zło i przynosząc owoce miłości. Życzę wam i sobie, aby właśnie te słowa, których dzisiaj słyszymy, wypełniły się w naszym życiu. To znaczy, abyśmy przynosili te owoce ducha: miłość, pokój, uprzejmość, dobroć. Abyśmy byli ludźmi, którzy niosą Jezusa Chrystusa temu pokoleniu, ponieważ jest potrzeba naprawdę, aby Jezus Chrystus dzisiaj, w dzisiejszych czasach objawił się wobec tego pokolenia, wobec tej wojny na Ukrainie, wobec całej przemocy, z którą mamy na co dzień do czynienia. Naprawdę jest potrzeba, abyśmy my właśnie jako synowie Boga, jako uczniowie Jezusa Chrystusa przynieśli światu ten upragniony pokój. Co niech się stanie. Amen.